Siemano, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, a dzisiaj chciałem Wam pokazać Oppo A16, czyli smartfon, który jest do wszystkiego. Jest to Oppo A16 zakupiony przeze mnie w ofercie mojego operatora Orange. Nie żałuję zakupu, chociaż mogliby parę rzeczy usprawnić w tym telefonie. Ale nie jest źle. Telefon się uruchamia w ten sposób. Tak, to co hałasuje, to mój superkomputer, który sobie tam chodzi. No i mamy ekran blokady, co muszę oczywiście wyłączyć. Spokojnie, ja sobie hasło do telefonu i tak zmienię, więc mi to tam koło rybki lata. Sprawdzimy sobie, jaka pogoda jest w Celestynowie. 10:05. A czemu mi się kalendarz uruchomił? Nic nie mam tam księdza, nie będę przyjmował. W Celestynów, tak, mieszkam w Celestynowie pod Otwockiem na Mazowszu. Minus 1 stopni, czyli nic szczególnego. No i dobrze, najpierw sobie zaczniemy od zdjęć. Pokażę Wam tylko zdjęcia astronomiczne, jakie wykonywałem tym telefonem. O, zobaczcie. Tak wyglądają zdjęcia. Są niesamowite, dokładne. Oczywiście to nie będą takie zdjęcia, jak ja bym chciał, że na przykład, no, na przykład tu nie wyszło, bo po prostu aparat się nie zdążył skupić odpowiednio. Ale to się czasem... Ale tu... Popatrzcie, jak ładnie, pięknie, dokładnie zdjęcie wygląda. Ślicznie mi wyszło to zdjęcie. O, tu mam jeszcze lepsze. Też po prostu nie wyszło, bo po prostu matryca się nie zda. Nie zdołało ten. Tu tak samo mamy fajnie porobione zdjęcia. Tu mam galaktykę, naszą galaktykę drogę mleczną zrobioną. To jest po prostu siatka, bo tu już maksymalna moc sensoru była użyta, z której godziny nawet macie. Inne zdjęcia Wam pokażę. Zdjęcie mojego superkomputera. Przybliżymy sobie maksymalnie. Bardzo dobrze wykonane zdjęcie, ja uważam, nie ma tu do czego się przyczepić. To jest to telefon za około 700-800 zł, więc też nie oczekujcie nie wiadomo czego. Na przykład komputer 10 kwietnia, który składałem bratu. Tak wygląda płyta główna. A tak wyglądał Oppo A16. To pierwsze zdjęcie, które wykonałem, to było zaraz po rozpakowaniu z folii i zrobiłem zdjęcie okładki telefonu. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. Tutaj mi X.com coś powiadomienie wysłał. Menadżer telefonu. Tak wygląda menadżer telefonu. Optymalizujemy sobie. Tak to wygląda. Powiem Wam tak. Tu jest 3 GB RAM-u, co w zupełności mu wystarczy, bo tutaj system jest bardzo fajnie zbudowany. No i mamy sieci SIM i komórkowe, tak to wygląda, zużycie danych, bla bla bla. Wi-Fi. Tak to wygląda. Ustawienia zaawansowane. Mamy w huk i jeszcze trochę wszystkiego. Ustawienia Wi-Fi. Cofamy się, ustawienia Bluetooth, tak to wygląda, ustawienia zaawansowane i tu możemy różne rzeczy sobie tam porobić. Udostępnianie połączenia, tu mamy w huk opcji po prostu, DNS-y, nie DNS-y, kurde, różne dziwne rzeczy. Personalizacja, wszystko możemy tu sobie pozmieniać.
ekran blokady i coś tam, opcji jest multum. Jasność i tak i orientacja, ja to mam jasność automatyczną, ustawione komfort oczu i tak dalej, bo często tym telefonem korzystam w nocy, no, włączam sobie jakiś audiobook, czy na przykład Pop Science, Astrofazy i sobie słucham do snu, bo mam problemy z zaśnięciem w nocy. Dźwięki, wibracje, dzwonek mam wyciszony, powiadomienia tak samo. Tryb dzwonka, bla bla bla, no, po prostu jak wiecie, jak po prostu standardowe ustawienia Androida. Pasek i coś tam, no to tak to słuchajcie wygląda, nie ma tutaj szału. Hasła, dane biometryczne, o, to tak to wygląda i... Prywatność, tutaj aplikacje możecie ustawić, skonfigurować ile chcecie i co chcecie. Zabezpieczenia. Aktualizacje, smart lock, inne rzeczy dziwne, przybory, rzuty ekranu, nawigacja, gesty, inteligentny pasek boczny, lokalizacja. Tu mamy informacje, jakie, co korzysta z lokalizacji w danej chwili. A to pokazywałem. Bateria. Bateria. I proszę bardzo. No YouTube zużywa u mnie bardzo dużo energii, więc dlatego po prostu tak wygląda statystyka, ale to jest tam. Ale bateria spokojnie wytrzymuje, że wam mówię, 2 dni, 13 godzin, 49 minut. Tak prawie, no bo słuchajcie, ja korzystam, czytam sobie różne artykuły wieczorem i tak dalej. Cyfrowa równowaga, każdy wie co to jest i z czym to się... Dodatkowe ustawienia, OTG, karty SIM, zaufane włączenie i region data, manager aplikacji, no to każdy wie chyba co to jest i nie muszę tego pokazywać. Pamięć, tutaj mamy wbudowane 32 GB pamięci, w użyciu jest 22,8. Karta SD, jaka jest w tym telefonie, to jest Samsung Micro SD 256 GB. A zaraz ktoś się dopierdoli, że po co ci taka pamięć w telefonie i tak dalej, użytkownicy. No to tego nie będę pokazywał, aktualizacja oprogramowania. Mamy tutaj nakładkę Color OS 11.1, Android 11, nic więcej tu nie ma. Jest aktualne, informacje prawne i informacje o telefonie. Mamy tutaj nazwę urządzenia Oppo A16, wersja pasmo podstawowe i jądro, wersja systemu Android 11, wersja systemu Color OS V11.1, procesor 8-rdzeniowy, pamięć RAM 3 GB, pamięć urządzenia 32 GB. Ten, pamięć rozszerzona o kartę SD to jest 256 GB. Model telefonu CPH2269. No i według mnie to jest wszystko. Szału nie ma, aparat. Ja to mniej więcej tak mam poustawiane. Ja wiem, że aparat nic teraz nie widzi. No ale bez przesady, mamy tutaj film, pro, panorama, makro. Zdjęcia makro robi nawet nieźle, wiecie, nawet powiem wam szczerze. Zademonstruję wam jak robi zdjęcia, mam akurat te swoje minerały, serały i tak dalej. O, mam tą swoją piękną bryłkę węgla, którą każdy się pyta, co ty piorun z tą bryłką węgla robisz i tak dalej. Popatrzcie. O. Piękne, mocne zdjęcie. Dziękuję. Siedzieć tam, cholera jasna. Tak, informuje mnie telefon, że bateria zdychać zaczyna. Bo zobaczcie, mamy makro. Ja uważam, że zdjęcie jest doskonałe. Jak dla mnie, mi to wystarczy. Dobrze, mamy tryb makro. Portret, zdjęcie, wideo.
ultra zdjęcie w nocy, jakieś full, nie full. Według mnie jest zarąbiście, działa to fajnie. Z aplikacji producenta mamy rejestrator, notatki, kalkulator, klonowanie, blokada ekranu, kompas, przestrzeń gier, jak to wygląda. Wow, ale aplikacja. No i tak to wygląda, mamy tutaj wydajność, CPU, zużycie i tak dalej. Ja i tak na tym telefonie to nie gram w ogóle. Dobra, kompas na przykład. Wiecie, trzeba kompas skonfigurować, to jest normalne. O, pyk. No i zobaczcie, mamy tutaj, chodzi to nawet w miarę. Północ dokładna w tą stronę. Czujniki działają wszystko dobrze. To jest dokładne moje położenie, jakby kogoś to interesowało. No i tak poza tym jest wszystko dobrze. Mamy tu różne aplikacje, różne różności. Wykonamy sobie test internetu. A dlaczego nie? Ładuję. Ja mam IT24, internet światłowodowy, tam nie wiem, 200-300 giga, bo mi to wystarczy na moje potrzeby, 5 milisekund. Jak dla mnie prędkość po Wi-Fi jest wystarczająca, po co więcej, a zaraz ktoś powie, albo lepiej będzie szybciej zapierdzielać i tak dalej. Co wy mówicie po prostu? Nie wykorzystacie całego pasma mocy internetu waszego, bo po prostu się nie da, jest to fizycznie niemożliwe. Tak jak słyszę głupie docinki na przykład u siebie w pracy, że a ja mam kurde, nie wiem tam, on ma ileś, on ma 1 giga na sekundę internetu. Ja mówię, i co z tego, że masz 1 giga? O, nie ma to jak głupie reklamy, które po prostu, no musisz obejrzeć. No, bo musisz obejrzeć, bo jak nie obejrzeć, to coś tam uchwyt do spierdzielać, nic nie kupuje. Odświeżymy sobie pogodę. O, no i tak wygląda po 16. No, fajny telefon za fajne pieniądze, 600-700 zł kosztuje. Ja uważam, że było warto, że jest fajnie i tak dalej. No, zapytamy się wujka Google. Akcelerator graficzny Nvidia Tesla C870. Oto niektóre wyniki wyszukiwania z internetu. No i mamy akcelerator graficzny. No i zobaczcie, pierwszy film, który się pojawia, to są dwa moje. Te dwa są mojej produkcji i są zajebiste. Ale znalazł. Oppo A16. Oto najlepsze wyniki wyszukiwania. Cena 649 zł. Orange 799 zł. Dziwne dlaczego. No dobra. Udało mi się znaleźć te wyniki. Okej, okay. Dzięki, trzymajcie się, na razie, miłego dnia życzę, Piorun Burza Elektryk. Dzięki za suby, lajki, ale ja powiem wam tak, bardziej mi zależy, żebyście udostępniali moje filmy innym użytkownikom, bo dzięki temu zasięgi się rozchodzą, a ja nie robię filmów dla łapek w górę czy subów, tylko dlatego, żeby wam przekazywać moją wiedzę, jaką nagromadziłem przez lata. Dzięki, że oglądacie mój kanał, ale na subach i lajkach to nie polega. Miłego dnia.